Dzień dobry moi drodzy, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Z tej strony Ania. Dzisiaj zapraszam Was do obejrzenia kolejnego starego, dobrego vloga. Jak widzicie, jesteśmy w aucie, jesteśmy w terenie, ponieważ wyruszamy na łowy, aby upolować coś, ale zaraz Wam o tym powiem. Jest poniedziałek, jest przed pierwszą i słuchajcie, korek jaki jest w mieście, jaki tutaj w tej okolicy, gdzie są sklepy, gdzie się znajduje, jest po prostu niemiłosierny. Nie wiem skąd tyle aut. To jest dzień pracujący, nic specjalnego. Takie korki zdarzają się o 8 rano, jak jadę do pracy, bądź o godzinie 5, kiedy z tej pracy wracam, ale nie w środku dnia, w porze obiadowej. Dzisiaj robię szturm na sklepy, ponieważ muszę kupić prezent. W pracy robimy sobie Secret Santa i wylosowałam osobę, z której wylosowania jestem, muszę powiedzieć, bardzo zadowolona, bo wiem mniej więcej, co ta osoba lubi, co mogłabym kupić, ale nie wiem, gdzie to dostanę, więc dlatego pójdziemy do Homesense, pójdziemy do TK Maxxa. Homesense to jest siostrzana firma TK Maxxa, która skupia się bardziej na takich rzeczach do domu, podczas gdy TK Maxx także ma sekcję z ubraniami, więc poszperamy w jednym i w drugim. A jak nie dostanę tego, co chcę, chociaż wiecie co, przede mną jest ogromny M&S Home, czyli rzeczy do domu, jak i także może jakieś akcesoria dekoracyjne i tam także może coś zobaczę. Zapomniałam w ogóle, że ten sklep tutaj jest, a jest naprawdę nieziemsko ogromny, megastycznie duży, więc może tam też wejdziemy i pokażę Wam, co M&S ma do zaoferowania. Mam nadzieję, że coś dzisiaj kupię, ponieważ Secret Santa jest za kilka dni, a ja naprawdę tak szczerze powiedziawszy mam tylko dzisiaj, kiedy mogę wyskoczyć do sklepu i coś kupić, więc nie przedłużając, zabieramy wszystko, czyli moją torebkę i idziemy. Trochę pochmurno, ale jak na grudzień dosyć ciepło. Nie musiałam zakładać czapki ani szalika. Tutaj jest właśnie Homesense, do którego zaraz pójdziemy, a tutaj jest przeogromny M&S. Kto by pomyślał, nawet jest i polski akcent. Wielką fanką słodyczy nie jestem, ale taką babeczkę z chęcią bym wsunęła, nie powiem. Wyglądają naprawdę apetycznie, tak do kawy jedną, może dwie. Wiem, że ona lubi pić gin z tonikiem. Myślałam o jakimś zestawie szklanek, takich wielkich, fajnych, dużych, na właśnie taki koktajl, ale nie widzę tutaj nic, co by mogłoby wyglądać tak, jak właśnie ja chcę. Te, jakie słodkie! Chociaż w sumie ta kryształowa nie jest zła. Akurat mamy wydać do dychy na prezent, więc kupiłabym dwie. Miałaby dwie dla siebie, dla męża bądź dla koleżanki, która by przyszła na drinka. Co sądzicie? Ładna. Podoba mi się. Zapach pachnie obłędnie i jest mniejsza wersja, mało świąteczna, ale chyba wezmę. Piękny zapach. Przyznaję, że nie sądziłam, że tak szybko uda mi się załatwić całą sprawę, więc mamy jeszcze dosyć dużo czasu, dlatego i tak do M&S zajrzymy, chociażby dlatego, żeby zobaczyć, co jest właśnie świątecznego i ogólnie co jest w sklepie na półkach. Idziemy. Lean your ear this way. Przyznaję bez bicia, że w M&S jakiegoś wielkiego szału nie było. Strasznie wybrakowany jest ten sklep, zupełnie inaczej wszystko wyglądało, jak byłam tutaj rok temu, wydaje mi się. Teraz jest dosyć pusto i nie ma tak naprawdę co oglądać, między czym wybierać, a ceny niektórych mebli naprawdę są porażające za wielkość, po prostu przełożenie jakości i wielkości co do ceny. Trochę myślę, że pozostawia do życzenia, ale korzystając z okazji, że jestem jeszcze w aucie, to chcę Wam właśnie pokazać z bliska te przepiękne kryształowe szklanki, a właściwie tylko jedną, bo one są dwie takie same, obie takie same. Ten tutaj pattern, wzór bardzo mi się podoba i myślę, że one super sprawdzą się właśnie na świąteczne drinki, świąteczne koktajle. 4,99 kosztowała jedna, kupiłam dwie, w zestawie dostanie dwie. No i tak jak mówię, muszę jeszcze kupić takie malutkie dżiny bądź jakieś inne alkoholowe trunki, które wsadzę tu do środka i tak obie zapakuję. Myślę, że bardzo się z tego ucieszy. No i ta świeczka. Przepadłam. Zastanawiałam się nad kupnem serum z Alkemie i nawet je nosiłam przez jakiś czas ze sobą, ale w domu mam jeszcze trylion innych produktów do zużycia, więc odłożyłam z powrotem na półkę, ale za to zrekompensowałam sobie wydatek w ten sposób. Wiecie co? Ten zapach po prostu jest obłędny. Jest on inspirowany, tak jak czytałam, kalifornijskim wybrzeżem, tak? I rzeczywiście to... Ta kompozycja zapachowa bardzo pasuje mi do tego tutaj opisu. Ładnie pachnie. Ja wybrałam sobie eukaliptus i spearmint. Zaraz odpalamy w domu, tylko wrócę i odpalamy. Mało świąteczny zapach, ale co tam, podoba mi się. W tym roku żadnych świeczek nie kupowałam. Jakoś tak, nie wiem, nie czuję w tym roku, powiem Wam, świątecznego ducha. Nie jestem jakoś tak świątecznie... nastrojona. Ten rok w ogóle jest szalony, jest dużo wzlotów, jest dużo upadków, więc może to jest taka mieszanka różnych emocji, dlatego jakoś tak tych świąt nie czuję. Dobra, moi drodzy, za dużo z tego dnia, z tego wypadu do sklepu Wam dzisiaj nie pokazałam. Nie czuję takiej potrzeby, żeby gdziekolwiek dalej jeszcze jechać, bo tak jak wspomniałam, korki wszędzie i ilość ludzi, tłumy są... przeogromne, a ja nienawidzę się przeciskać między ludźmi, nie lubię stać w korkach, więc jedziemy do domu i chociaż wiecie co, imbir przydałoby mi się świeży kupić. Kurczę, nie mam imbiru, ale to wyskoczę może do sklepu w domu, zobaczymy, bo robimy dzisiaj zupę, a właściwie ja robię i jak mi wyjdzie, to Wam pokażę, a w skład będzie wchodziła marchewka i pomarańcze. Wczoraj wyczaiłam ten przepis w telewizji i dzisiaj chcę go wypróbować, zobaczyć jak właśnie taka kompozycja będzie smakowała, więc jedziemy do domu i gotujemy. Okej, udało mi się przecisnąć znowu przez cały korek, przez całe miasto, jestem w domu i jak widzicie mam tutaj wyłożone już składniki na zupę, a nimi są... kilogram marchewki, jedna cebula i wprawdzie w przepisie jest napisane, aby użyć tylko jednej pomarańczy, ale ja użyję dwóch. Bo mam ochotę na taką właśnie dosyć cytrusową, owocową, pomarańczową zupę, w sensie smak, nie kolor. I także nie ma nic wspomniane o czosnku. Ale ja, kiedy tylko robię zupę krem, zawsze czosnek dodaję. Chociaż jeden ząbek, jeden jedyny, bo on zmienia całą postać rzeczy i potrawa smakuje o wiele lepiej. No i także pietruszka tutaj jest akurat świeża, do posypania na sam koniec. Ciekawa jestem, naprawdę jestem bardzo ciekawa, co mi z tego wyjdzie. Dobra, zupa jest. Tak wygląda i testujemy. Ale gorąca! Nie jest zła. Myślałam, że smak pomarańczy będzie bardziej intensywny, ale nie jest naprawdę tak bardzo wyczuwalny. Wyszło naprawdę dobre. Ale okej, przestaję jeść przed kamerą bo to chyba nie będzie zbyt ciekawe wy oglądający mnie jak jem, więc ja w tym momencie zakończę już ten film. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Jeżeli tak, poproszę o łapkę do góry. Nie zapomnijcie subskrybować, jeżeli jeszcze tego nie robicie. My widzimy się w kolejnym odcinku, a ja zmykam dokończyć zupę. Trzymajcie się, pa pa!